Kiedy padło pytanie, czy ktoś z nas kiedyś się zgubił, nie wypadało mi podnosić ręki. Zresztą tutaj w kącie nie byłoby pewnie tego widać. No ale wtedy jeszcze nie było hipermarketów. Moi drodzy, mamy okazję po raz kolejny rozważać Boże Słowo. Dobry czas. By zastanowić się nad tym, co rzeczywiście jest ważne, co, co zawsze jest ważne w życiu. I myślę, że dobrze pamiętamy jeszcze słowa, które były czytane na rozpoczęcie tej części nabożeństwa. One są chyba takim przewodnim tekstem, taką najważniejszą myślą, która w ogóle została wyrażona w Słowie Bożym. Ktoś kiedyś pytał, które z Bożych przykazań. Jest najważniejsze, największe. I dobrze znamy odpowiedź: będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. Drugie jest bardzo podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Wydawałoby się, że proste, prawda? Mówimy o czymś, co zostało bardzo zwięźle, bardzo precyzyjnie określone. Prosta rzecz. Ale od samego początku chyba nie było to takie proste, ponieważ my wiemy, że Bóg te dwa przykazania nieco rozwinął, już wcześniej rozwinął, dając nam dziesięć przykazań. Też proste, zwięzłe i proste. Naprawdę proste. Kiedy Pan Jezus mówi o tych dwóch przykazaniach, mówi, na nich opiera się cały zakon i prorocy, całe słowo Boże. Bóg podjął się trudu, żebyśmy zrozumieli, na czym rzeczywiście polega miłość do Niego, do Boga i miłość do drugiego człowieka. I dał nam taką albo podobną księgę. Ciągle nam coś próbuje wytłumaczyć, żebyśmy zrozumieli, na czym rzeczywiście polega ta istota naszego życia z Nim, w miłości. Tej dobrej, właściwej relacji. I czasami i to nie wystarcza. Nie dlatego, że potrzebujemy kolejnej księgi, tylko że, tylko że coś jest z nami, ludźmi, takiego, że niby wiemy, czym jest miłość. O niej się śpiewa pieśni, o niej śpiewa się piosenki, o niej cytuje się wiersze, o niej się mówi, o niej się marzy. Ale nie zawsze działa to tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Chciałbym przeczytać pewien urywek, który mówi o miłości, trudnej miłości. Dziwna rozmowa, ale przeczytam ją. Czytam z 21 rozdziału Ewangelii Jana. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu... Paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci... Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział... Miłujesz mnie? I odpowiedział mu... Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus... Paś owieczki moje. Prawda, że... Niezwykła, trochę dziwna rozmowa, jak rozmowa o miłości. Trzy razy pytać o to samo? Jakbyśmy się czuli, gdyby ktoś bliski, kogo kochamy, zadał nam trzy razy takie samo pytanie. O czym ono mogłoby świadczyć? Ma wątpliwości? Może tak. Może powinienem ja się nad czym zastanowić, może, może ja tę miłość nie za dobrze wyrażam, może jej w ogóle nie wyrażam, może ona jej nie odczuwa. Nie wiem, ale ta rozmowa naprawdę jest, jest dziwna. Niezwykła rozmowa Pana Jezusa z Piotrem po zmartwychwstaniu. I myślę, że dobrze jest sięgnąć do powodu tej rozmowy, dziwnej rozmowy o miłości. I chciałbym, żebyśmy znowu spojrzeli do innej Ewangelii, do Ewangelii według Świętego Marka, gdzie w 15, w 14 rozdziale, od wiersza 66 czytamy o wydarzeniach z tych chwil, kiedy Pan Jezus był sądzony. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem, Jezusem? Ale on się zaparł i rzekł: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, a kur zapiał. A służebna ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło: To jeden z nich! A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra: Prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, któremu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Nieco wcześniej pan Jezus rozmawia w wieczorniku wieczerniku ze swoimi uczniami. I czytamy, wszyscy mówią, a Piotr chyba był najbardziej słyszany: choćby nawet, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Wszystko pięknie. A nieco później czytamy, że Piotr się zaklina, zarzeka nie znam tego człowieka. W ogóle, zobaczcie, kiedy czytamy taką historię, tę historię konkretną, o czym najczęściej myślimy? Gdybyśmy chcieli ten urywek zatytułować, co najczęściej w umyśle gdzieś nam od razu się kojarzy. Jaki tytuł do tych urywków, które mówią o tym, że Piotr mówi, nie znam tego człowieka. Często mówimy: Piotr zaparł się Jezusa. Taki mamy nawet nagłówek. Zaparcie się Piotra. I mówimy: obiecywał, nie dotrzymywał słowa, na pewno strasznie zranił zbawiciela, zawiódł. No i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy w tej historii zwrócili uwagę na coś, czego naprawdę nigdy nie powinniśmy pominąć. My wiemy, że Piotr zaparł się Jezusa Chrystusa, ale ostatnie zdanie w tej historii z Ewangelii według świętego Marka mówi wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Czy widzieliście kiedyś mężczyznę, który wybuchnął płaczem? Nie pytam, czy widzieliście mężczyznę, który płacze. Pytam, czy widzieliście mężczyznę, który wybuchnął płaczem? Niektórzy być może uważają, że mężczyźni nie płaczą w ogóle. A szkoda. Kiedy Mateusz mówi o tej samej historii, mówi, a Piotr gorzko zapłakał. Wiecie, to nie jest taki człowiek, który wzruszył się czymś i, i gdzieś tam w oczach widać łzy, takie szkliste oczy. On wybuchnął płaczem. To, co mnie jeszcze porusza, wiecie, to to, że w ogóle tego typu opis jest w Biblii. Cytowałem czy czytałem specjalnie z Ewangelii według Świętego Marka. Marek nie był jednym z apostołów, a jednak spisuje Ewangelię. Często ludzie mówią: To był ten, który jako pierwszy napisał Ewangelię, z tych, które mamy w Nowym Testamencie. A więc nie było czegoś takiego, że wszyscy o tym już napisali, więc Marek też to dodał, ale, ale pisze jako pierwszy, prawdopodobnie, i jest. Uczniem Piotra. Mija kilkadziesiąt lat od śmierci Pana Jezusa, i Piotr prowadzi bardzo ciekawą rozmowę ze swoim uczniem. Choć opowiem Ci pewne wydarzenie. Ty wiesz, co ja zrobiłem? Zobaczcie, jak my często potrafimy patrzeć na różne wydarzenia ze swojej przeszłości. Mijają lata i już widzimy inaczej to, co kiedyś widzieliśmy. Często widzimy siebie łaskawie, często mówimy: o tym lepiej już nie mówić, o tym lepiej nie wspominać. Zapomnijmy o tym. To nie jest budujące. Zostawmy w Ewangelii to, co rzeczywiście może ludzi zachęcić, zbudować. Aż tu nagle czytamy, że Piotr mówi. Napisz i o tym. Napisz o tym. Zawiodłem. Jak się czuł? Myślę, że świat się Piotrowi po prostu zawalił. Był załamany. Zranił Pana Jezusa. Zawiódł go. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić do końca, ale spróbujcie sobie wyobrazić, jakie myśli mógł mu podsuwać diabeł w takiej chwili. Prawdopodobnie był bardzo zadowolony, ale być może mówił: Jak mi ciebie jest szkoda. Widzisz, co zrobiłeś? Widzisz, jak daleko poszedłeś? Poszedłeś za daleko. To już koniec. Tego się nie da odwrócić. Czy tak rzeczywiście było? Czy Piotr poszedł za daleko? Tak, w pewnym sensie tak. Ale czy poszedł rzeczywiście tak daleko, że ta przepiękna, cudowna Boża Miłość już go nie może ogarnąć, już go nie może przytulić, już go nie może zmienić? Kiedyś przepięknie, psalmista mówił: Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. I myślę, że w tej historii, o której właśnie teraz mówimy, w tej historii, którą przeczytałem, dokładnie widzimy takie postępowanie Pana Boga. On wie, jaki jest Piotr. On wie dokładnie, jaki Ty jesteś, jaka Ty jesteś. On dokładnie wie, co masz w sercu, o czym myślisz, jakie myśli Tobą targają. I Piotrowi powiedział, Paś owieczki moje. W tej sytuacji, po tym wszystkim, co się wydarzyło, paś owieczki moje. Ale wróćmy do tej rozmowy. Pada kilka, kilka razy pytanie: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Co to, czy w ogóle po co to badawcze pytanie Jezusa do Piotra, skoro wszyscy dobrze wiemy? Że Jezus znał Piotra lepiej niż on sam siebie. Po co to pytanie? Nawet Piotr wiedział, że Pan Jezus wie wszystko, tak to przecież wyraził. Panie, ty wiesz wszystko. A jednak Pan Jezus zadaje takie pytanie: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Wiecie, ja myślę, że może tak jak tutaj jesteście, nawet zastanawiacie się, po co o tym mówić dzisiaj. Bo przecież jak zacząłem czytać historię o tym, że Jezus pyta Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie, to prawdopodobnie program kazania już był przewidywalny. Pewnie przeczyta teksty, które mówią o tym, jak Piotr się go zaparł. Pewnie przeczyta teksty, które mówią o tym, że obiecywał, że tego nie zrobi. To jest przewidywalne. Po co ja to czytam? Bo jest kazanie? Nie, nie dlatego, że jest pora na kazanie. To nie jest wypełniacz czasu. Wszyscy wszystko wiedzieli. Piotr wiedział, o co chodzi. Jezus wiedział, o co chodzi. Być może apostołowie już wiedzieli, o co chodzi. A Pan Jezus zadaje pytanie Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Widzicie, są takie pytania, które mogą być okrutne. Wszyscy wszystko wiedzą, a ja pytam, drążę i jestem po prostu nieprzyjemny. Zaczynam się nad kimś wyżywać. Może tak być. Rzeczywiście, czasami niektóre tematy lepiej zostawić. Ale Pan Jezus przecież tak, takimi intencjami się nie kierował. On, on miał dobre intencje, on wiedział, co robi, on powinien to zrobić. Pewny jestem. Piotr może nie rozumiał tych pytań, szczególnie powtarzanych kilka razy, ale potrzebował takiego pytania. Myślę, że tego pytania potrzebuje każdy Piotr, który się miał urodzić później. Piotr, oczywiście, w cudzysłowie. Każdy Piotr. Każdy człowiek, który zastanawia się nad swoją miłością do Boga, i wcale, wcale nie czuje się spełniony. Wcale nie czuje się taki dumny z tego, jak bardzo pokochał Pana Jezusa i jak w tej miłości trwa. To przenikliwe pytanie Jezusa ma swoje uzasadnienie. Jezus Chrystus objawił Piotrowi taką jedyną. Jedyną akceptowaną przez Niebo podstawę służby. A tym jest miłość do Boga. Miłość do Boga. Cię nie tak dawno, jakiś czas temu, zapytałem pewnego młodego pastora: Słuchaj, jak myślisz? Czy liczy się to, ile pracujesz dla Pana Boga? Ale to pytanie tak zabrzmiało, że domyślał się, że chodzi mi o coś innego. Mówi, nie, nie liczy się ilość, liczy się jakość. Ale dalej się uśmiechałem, bo myślę sobie, liczy się pewnie i ilość, i jakość. Ale przytoczyłem pewne słowa, które gdy pierwszy raz usłyszałem, utkwiły mi bardzo głęboko gdzieś w pamięci. Kiedy Len White mówiła, że nie liczy się ilość wykonanej pracy, ale duch, w jakim zostaje wykonana. Liczy się ilość. Pewnie, że się liczy to, co robię, ile robię, jak to robię, ale kiedy mówimy o rzeczy zasadniczej, to zastanawiam się, dlaczego to robię. W jakim duchu coś robię. I myślę, że to jest bardzo ważne. Pragniemy służyć Naszemu Panu. Tak, pragniemy, bo go miłujemy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, mówi: Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Ogarnia. To jest tak, jakbyśmy byli przez kogoś przytuleni, objęci coś takiego. I z tego wynikać może to, co właściwe, to, co dobre. Tylko taka szczera, stała, prawdziwa miłość przetrwa próby, które są normalną częścią służby dla Boga. Zobaczcie, kiedyś apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, radził mu tak. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Prosta rada. Chętnie cierpicie? Zastanówcie się, bo możemy czuć się teraz wielkimi bohaterami, ale tak na szczerze: naprawdę chętnie cierpicie, bo ja nie. Chyba, że mam powód. Jeżeli mam powód, potrafię wiele rzeczy znosić. Nie mówię oczywiście o prześladowaniach, o, o stosach, nie ma tego w naszych czasach, ale jako chrześcijanie doznajemy różnego rodzaju dyskomfortu. No, różnie jesteśmy traktowani, różne rzeczy nas spotykają. Ale jest wiele takich, które przyjmujemy jako naturalne ze spokojem, bo mamy powód. Kiedy Pan Jezus mówił o oczekiwaniu na Jego powrót, powiedział bardzo ważną myśl: znajduje się to w Ewangelii według Świętego Mateusza w 24 rozdziale. Kiedy Pan Jezus mówi: A ponieważ bezprawie się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, proste pytanie: w czym wytrwa do końca? W miłości. Czy można bez miłości żyć? Można. Ale co to za życie? Czy można nie kochać Boga i być chrześcijaninem? Dla otoczenia przez jakiś czas tak. Wiecie, można pewne rzeczy robić z rozpędu, z siły przyzwyczajenia chodzę tam, gdzie trzeba, zachowuję się jak trzeba, do jakiegoś czasu, ale, ale to tylko do jakiegoś czasu. Pan Jezus mówi, że z tą miłością nie będzie łatwo, ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Dzieje się wiele takich rzeczy wokół nas, które nas właśnie chłodzą. Mamy gorącą miłość do Boga. Naprawdę go kochamy, ale widzimy, doświadczamy różnych rzeczy, które się dzieją gdzieś tam daleko, a czasami bardzo blisko, czasami poza kościołem, a czasami w kościele. Spotykamy ludzi, zdarzenia, które sprawiają, że Już mi się nie chce? Już nie czuję? Nie czuję się już potrzebny? Nie czuję się kochany? Jezus Chrystus mówi, bezprawie się rozmnożę i na to nie mamy wpływu. Ale uważajmy, bo nie jesteśmy ze skały. To, co się dzieje wokoło, to, co jacy, to, jacy jesteśmy czasami dla siebie nawzajem, może mieć błogosławiony wpływ, ale niekoniecznie. Może sprawić, że te niezwykłe relacje, które są najlepsze, jedyne, święte, szlachetne, takie Boże, zaczynają gdzieś się gubić i zanikać. To badawcze pytanie Jezusa do Piotra wskazuje coś więcej. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z nim o tym, czy go kocha, to być może Piotr myślał o swoim życiu, że tak naprawdę no, to, co się stało, to, co zrobił, toż już była najgorsza rzecz, jaka może mu się w ogóle w życiu przytrafić. Ale Pan Jezus mówi niekoniecznie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś, chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego. Pójdź za mną. Piotr miał zginąć męczeńsko, strasznie, strasznie boleśnie. Ale wcześniej pytał go Jezus, kochasz mnie? Zresztą ten sam Piotr potrafi mówić, nie dziwcie się, kiedy przychodzą na was różnego rodzaju doświadczenia, kiedy pali was ogień, który służy doświadczeniu waszemu. On wiedział, co mówi. To był człowiek doświadczony w tym życiu, wiedział czego doświadczył, co jest jeszcze przed nim, ale mówi dalej: Ale w tej wierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Ale może zastanówmy się nad jeszcze jedną rzeczą. Mówimy o miłości, miłości do Boga. Jaka jest ta miłość? O czym tak naprawdę mówimy? Każdy wyobraża sobie na różny sposób, nawet może wydawać nam się, że kochamy, ale zastanówmy się, jaka jest to ta miłość, o której mówi Jezus. No z całą pewnością jest to coś znacznie więcej niż słowa. O słowo łatwo. Ktoś nawet może pomyśleć o mnie teraz. Mówić o miłości? Można. Ale przecież tak na dobrą sprawę dzisiaj ja zaglądamy we własną duszę. Czy jestem z wszystkiego zadowolony? Nie. Bóg to wie. Każdy z nas niech zagląda we własną duszę. Bo z całą pewnością miłość to nie tylko słowa. Wiecie, żebyśmy nie czuli się zbyt y, tacy bezpieczni, to ja chciałbym przytoczyć przykład, który jest opisany w liście do Galacjon, który pokazuje, że nawet apostołowie, i to nawet po pięćdziesiątnicy, czasami rozmijali się z tym właściwym okazywaniem miłości. Zobaczcie, tutaj od wiersza 11, w drugim rozdziale czytamy Paweł gani Piotra. O co mu chodzi? A gdy przyszedł Kefas do Antiochii przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym, zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba jadł razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, a tak także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Przyszedł do ludzi, którzy byli pochodzenia pogańskiego, jadł z nimi, rozmawiał, śmiał się. Wszystko było radosne, szczęśliwe, pełne miłości, tej chrześcijańskiej miłości, agapy, ale kiedy mogło to być nie bardzo bezpieczne dla Piotra, to tak troszeczkę się od tych ludzi odsunął, zdystansował. Paweł mówi, co ty robisz? To jest obłuda. Nawet Barnaba to zrobił. Słuchajcie, czytamy o człowieku, który ma wspaniałe imię, to jest syn pocieszenia, jak Duch Święty. Przychodzi chwila... I co się dzieje? To takie ludzkie, właśnie dochodzi. Nie patrzmy na takie wydarzenie jako na coś, co się zdarza tym najgorszym. To się nie zdarza najgorszym, to się zdarza ludziom. To się zdarza ludziom. Takim jak ja, takim jak Ty. Dlatego apostoł Paweł mówi: Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, a trzymajcie się dobrego. Jaka jest ta miłość jeszcze? Hmm. Z całą pewnością miłość to nie jest tylko taki jakiś powierzchowny, powierzchowny formalizm, że robię pewne rzeczy, które są oczekiwane przez otoczenie, uśmiecham się, bo trzeba jakieś czyny miłosierdzia. Jakieś datki na potrzebujących, no po prostu takie zachowania, które się mieszczą w granicach pojęcia miłości braterskiej, czy w ogóle miłości. To coś znacznie więcej. Kiedy czytam Ewangelię według świętego Mateusza w 16 rozdziale i wierszu 24, Pan Jezus mówi tak Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Mamy wziąć krzyż. Krzyż to jest symbol czegoś niewygodnego. To jest symbol cierpienia. To jest symbol naprawdę największej ofiary. Czy to jest oczywiste w życiu ludzi wierzących? Łukasz, kiedy na przykład mówi o tym noszeniu krzyża, przytacza słowa Jezusa i mówi tak. Jeśli kto idzie za mną, ale nie dźwiga swojego krzyża, nie może być uczniem moim. Jest to Ewangelia Łukasza, 14 rozdział i wiersz 27. Czyli można iść za Jezusem? Tak nam się może wydawać, ale bez dźwigania swojego krzyża. I taki człowiek nie może być uczniem moim. To nie jest to, nie o to chodzi. To nie jest ta miłość, to nie jest ten motyw, to nie jest ta służba. Wiecie, kiedy mówimy o takiej miłości, to można zastanawiać się, gdzie ona w ogóle jest, czy ona jest w ogóle osiągalna. Jan, na przykład, kiedy pisze swój pierwszy list, to mówi: Miłujemy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. A więc kochamy Boga, bo sami najpierw doświadczamy miłości. Wiecie, jest taki mechanizm. Kiedy spotykamy ludzi, którzy nas no, odpowiednio traktują, szanują, kochają, łatwiej nam jakby odwzajemnić tym samym. Różnie oczywiście może być na ziemi, możemy być nieakceptowani, odrzucani i tak dalej. Natomiast nieważne, co by się nam wydarzyło ze strony ludzi, Biblia mówi: On nas pierwszy umiłował. My naprawdę mamy niezwykłe dowody Bożej Miłości. Wiecie, wczoraj. Tak, nie planowałem. To po prostu czytam sobie książkę ze skarbnicy świadectw w pierwszym tomie. Jest dosyć długi rozdział, który mówi na temat śmierci Pana Jezusa, na temat tego wszystkiego, czym jest ta ofiara. Wiele podrozdziałów, słuchajcie, czytałem i byłem, byłem naprawdę w poważnym szoku, jak, jak wiele się mieści, a przecież to tylko namiastka tego, czym czy kim naprawdę jest Jezus dla nas. Miłujemy. Dlaczego? Bo On nas pierwszy umiłował. Nie jesteśmy jakimiś niechcianymi dziećmi, my nie jesteśmy porzuconymi dziećmi, my nie jesteśmy niekochani, my jesteśmy właśnie w rodzinie, która nas w pełni akceptuje i darzy wszystkim. Ojciec gotowy był poświęcić własnego syna, żeby nie tylko pokazać mi, że mnie kocha, bo to nie jest pokazówka, żeby mnie uratować, żeby mnie odnaleźć żebym nie chodził zagubiony w końcu gdzieś spotkał się z tą ostatnią deską grobową Miłość naprawdę pochodzi od Boga. Tak jak apostoł Paweł mówi, a owocem Ducha jest miłość, radość, cierpliwość. Owocem Ducha jest miłość. To nie jest tak, że ja na przykład się tak wiecie zepnę w sobie, sobie postanowię i no, dobrze się tak postawić, trochę i postarać, niech będzie, ale, ale z tego się nie bierze miłość. Miłość jest z Boga. To jest pewien dar od Pana Boga. Dar, który trzeba przyjąć, dar, który należy docenić, dar, który należy pielęgnować, dar, którym należy się dzielić, i wtedy zaczyna to rzeczywiście funkcjonować tak, jak, tak jak powinno. Ale w kontekście tego, co wydarzyło się wtedy, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, miłość, ta gorąca, trwała miłość do Pana jest jedyną podstawą, jest jedynym powodem, dla którego Jezus powierza nam swoje owieczki. Może trzymamy się tej terminologii, która tam występuje. Co to znaczy, Jezus powierza nam swoje owieczki? Zobaczcie, kiedy mówimy. Zacznę od siebie. Nie od siebie jako osoby, ale od siebie jako pastora. Można mówić o wielu takich atrybutach można mówić o przygotowaniu można mówić o zapleczu takim, które sprawiają, że ktoś powinien czy może być pastorem. Ale Jezus pytał rzecz podstawową Miłujesz mnie? Bo jak na to pytanie odpowiadasz nie wiem to wszystko inne nie ma znaczenia. Nie ma. Jesteś starszym zboru. Jezus ci zadaje jedno, na początku jedno to podstawowe pytanie. Twoje kwalifikacje, umiejętność prezentowania różnych rzeczy, chwała Bogu, to są pewne dobre dary, ale on zadaje zupełnie inne pytanie na początku. Pyta, czy ty mnie miłujesz? Bo jeżeli tak, paś owieczki moje. Idziesz i chcesz zwiastować słowo Boże, a więc mówimy znowu o tych w cudzysłowie owieczkach, no ludziach, których trzeba przyprowadzić do tej Bożej Owczarni. Jezus pyta, naprawdę, kochasz mnie? Teczka wypełniona literaturą, dobra, ale Jezus pyta: Miłujesz mnie? Od tego się zaczyna. Zobaczcie, wtedy, kiedy Piotr odpowiedział twierdząco na pytanie Jezusa: Tak, miłuję cię, Jezu. To Jezus powiedział: Paś, owieczki moje. Dokładnie tak, jak zapowiadał to wcześniej. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana. Od wiersza jedenastego czytam. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz. Znam swoje owce i moje nie znają. Jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Dokładnie o to chodzi w naszym życiu. Dokładnie o to chodzi. Jest to podstawa naszego życia, jakiejkolwiek działalności, misji, co byśmy tutaj nie widzieli. To jest ta miłość Boża w sercu. Jak powiedziałem, bezprawie się rozmnoży. Bo być może będziemy nieraz sami przeprowadzali z Panem Jezusem takie rozmowy trudne, dziwne, kiedy Pan Jezus będzie pytał, naprawdę mnie miłujesz? Może nie tylko trzy razy zada mi to pytanie, czy ty naprawdę mnie miłujesz? I nie chodzi tylko, wiecie, o odpowiedź, która, która jest właściwa, którą wypada wypowiedzieć. Ale chciałbym, żebyśmy mieli naprawdę zawsze w głębi serca to głębokie przekonanie, żebyśmy mogli powiedzieć: Panie, ty wszystko wiesz, bo to jest prawda. Ty wiesz, że cię miłuję, i oby to też zawsze było prawdą. Niech Bóg nas taką drogą, drogą Jego miłości prowadzi. Amen.